Z okazji pięknego jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej życzymy panu dużo zdrowia, niesłabnącej twórczej potencji i wszelkiej pomyślności. Jacku, jeszcze chciałem dodać, że okładką tego jest reprint dwóch afiszy teatralnych. Jeden z pańskich. Tak. Tak, to jest zamek, z tego co wiem, tak. To jedna z ulubionych pańskich pozycji. Tak. I to będzie nasza ostatnia premiera. Mimo wielu zmian łączy je jedno. Ten wymyślony przez pana znaczek. No, wreszcie zostawił jakiś ślad. Mały. Ja dziękuję za zaproszenie, skorzystałem z niego, bo ja tutaj przyjechałem po moją młodość. Byłem nikim, numerem, byłem na dnie, a że zacząłem od Akademii Sztuk Pięknych, proszę się nie dziwić, że troszeczkę jak intruz wskoczyłem przez tylne wejście do teatru. Ale miałem szczęście tu ze Skuszanką, z Krasowskim, że w Teatrze Ludowym mogliśmy się sprawdzać. I wtedy pomyślałem sobie, że dobrze mieć przeciwników. To jest przełamywanie przeszkód. Jak mówiono, ten teatr nie jest dla Nowej Huty. Dlaczego tak mało komedii? Ja wiem, że Kraków ma Wawel, a jednak ta Nowa Huta się odradzała przez młodych ludzi. I to nie był aspekt żaden polityczny. To był aspekt twórczości. To było odkrywanie nowych rejonów tego, co może każdy z nas robić. Ja nie zastanawiam się, czy ja jestem, czy nie jestem patriotą. Bo są tacy ludzie, co to zawsze się zastanawiają, kim oni są, bo nie wiedzą. Ja mówię, to są oboboki. Znaczy z boku lewego na prawicę, a z prawicy na lewicę. I dzisiaj, jak się przyglądam takim karpiom, którzy mówią, a to mnie jest wszystko jedno, gdzie ja będę żył, mieszkał, wyjadę do Ameryki. Mnie nikt nie dokarmiał, ja wróciłem do Polski, kiedy nie było ani rodziców, ani domu, ani mieszkania, w którym kiedyś żyliśmy. I wiedziałem, że nawet mi nie ma kto pomóc. Wszyscy byli w takiej samej sytuacji biedni. Wobec tego miałem pewną szkołę przedwcześnie dojrzały. Nagle rozmowę miałem w Izraelu, spotkanie z aktorką młodą, Żydówką, której babcia z Polski pochodziła. I mówi, jak to jest, że pan się uratował, że pan żyje. Ona widziała numer na moim ręku. Ja mówię, ja nie wiem dlaczego, szczęście. Ale co za szczęście? Co to jest? Dlaczego pan? Czy pan wie? Nie wiem. To ja panu powiem. Mnie to powiedziała babcia. Pana uratował ten numer do krematorium. Ona tam się na tym zna. Pan ma dwie liczby w swoim numerze. 18 i druga część tego numeru jest też 18. Co to jest 18? A to jest po hebrajsku chaim. A co to znaczy? Żyć. Czyli pan ma podwójne życie.
Długo na ten temat myślałem, ale jakoś mnie to nurtowało i nurtuje. Może w tym coś jest, za dużo tego szczęścia miałem w życiu, bo ja nie wiem, dlaczego ja żyję. Profesorem Zinem kiedyś w Rzeszowie rozmawiałem i mówiłem, mówię pan, słowa zamieniam w pojęcia. I mi pan powie, jak wygląda nic. No, co znaczy? No tak, no, przecież nie nazwiemy tego ani próżnią, nie mówmy nicością, nie czyńmy tego tylko czymś ciałem fizycznym. Nic. I jestem tym słowem przerażony. A może ja już kiedyś przeżyłem to nic?